kolejny raz pytam ciebie, powiedz mi, jak długo jeszcze? Stop, bo już dość mówić długo, nasze słowo i przekonania są twoje. Nawet jeśli myślisz swastykami i segregacją, policja nie pięknie ci w głowę i chwała Bogu. O ile jeszcze w ogóle istnieje totalitaryzm, ma różne formy. Uważaj, bo kiedyś przez nieuwagę, na której się przyjedziesz, więc myśl co chcesz, mów co chcesz, a nawet krzycz, ale ten krzycz może już być. O kroczek za daleko, o kroczek za granicą, a chcemy mieć czysty kraj, kuszą poglądy czystą tablicą, gotową do zapisania na nowo, zaprogramowanym liście dobranym społeczeństwem, którego podstawą jednostką atomową będzie związek jednej idealnej osoby, z drugą identyczną osobą. Więc pozostaj sobą i stawiaj opór, pozostaj sobą, nie stawaj z boku, pozostaj sobą, nie pozwól na ślepą nienawiść, pozostaj sobą, walcz, ale nie żeby zabić, pozostaj sobą, zasady złam, pozostaj sobą, no pasę! Piętnując nienawiść w sobie, szczelnie zamykamy się na pozbawione strachu chodzenie po ulicach, bycie wolnym, bez przymusu zakrywania twarzy, bycie wolnym. Czy tak trudno jest odrzucić gniew? Czy tak trudno jest uwierzyć w kilka słów, że pozostaj sobą i stawaj opór, pozostaj sobą, nie stawaj z boku, pozostaj sobą, nie pozwól na ślepą nienawiść, pozostaj sobą, walcz, ale nie siebie zabić, pozostaj sobą, zasady złam, pozostaj sobą, no pasa ran. To nie jest gra w klasę, to nie jest gra w pierki, to nie jest gra w kapsle na beztrosko usypanym torze. Mamy transparenty, wybijamy szyby, kiedy wszyscy mnie przejdą. Zasobujemy plany, nie znając swoich imion wzajemnie, jak kochankowie sobie ufamy. Kolejny raz pytam ciebie, powiedz mi, jak długo jeszcze i po co ten bieg, bieg na przełaj, tor przeszkód, pobite gary, pobite gary. We wszystkich tych chwilach gramy w otwarte karty, bo to wszystko to jedyne, co do stracenia mamy wszystko i nic. Pora na reakcję, twój ruch, wpływ na sytuację, wszystko albo nic. Sama wybieraj, ale decyduj się szybko. Kolejny raz pytam ciebie, powiedz mi, jak długo jeszcze i po co ten bieg, bieg na przełaj, tor przeszkód, pobite gary, pobite gary, pobite gary. Bo świat jest teraz! Bo świat jest teraz! I po co ten bieg, bieg na przełaj, tor przeszkód, pobite gary, pobite gary, pobite gary, pobite gary, pobite gary. Bo świat jest teraz! Bo świat jest teraz! Bo świat jest teraz! Zaprotestować przeciwko marszowi.
marszowi, który odbywa się pod szczytnymi patriotycznymi hasłami, a tak naprawdę kryje w sobie coś zdecydowanie gorszego. To, co oni nazywają trzecią drogą, to tak naprawdę podszyte jest rasizmem, faszyzmem, ksenofobią i wszystkimi innymi tymi złymi rzeczami, przeciwko którym my jesteśmy. Wytańcz swoją złość, wytańcz swoją złość, uderzając prosto w nienawistny świat. Niezgodę wylej na bruk, wylej na bruk. Kolorową szarfą opleć szarość mas, opleć szarość mas. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. W rytm melodii wspólnej odpowiedzialności. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. Na ulicę wyjdź i krzycz w imię wolności. Oni tak naprawdę powoli, powoli rosną w siłę. A my tak naprawdę niewiele jeszcze robimy, żeby tę siłę powstrzymać. Pamiętajcie, oni budują kolejny nowy system. Nie będzie równowagi, póki nie powiesz stop niesprawiedliwości. Nie będzie spokoju, póki nie powiesz stop dyskryminacją. Nie będzie bezpieczeństwa, póki nie powiesz stop presji i przemocy. Pamiętajcie, oni budują kolejny nowy system. To nie jest coś, co spodoba nam się po tym, jak oni dojdą do władzy. To jest kolejny system, kolejne zniewolenie. I mam nadzieję, że faszyzm, bo to nie ma znaczenia, czy to jest polski faszyzm, niemiecki, czeski, czy też radziecki, że faszyzm w tym wykonaniu nie przyjdzie. Wytańcz swoją złość, wytańcz swoją złość, uderzając prosto w nienawistny świat. Niezgodę wylej na bruk, wylej na bruk. Kolorową szarfą opleć szarość mas, opleć szarość mas. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. W rytm melodii wspólnej odpowiedzialności. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. Na ulicę wyjdź i krzycz, wyjdź i krzycz w imię wolności. Antyfaszysta i każda antyfaszystka ma swoją demonstrację.
że mamy w paszporcie pisaną taką, a nie inną narodowość. Przez to, jeśli odwrócimy to stwierdzenie, widzimy, że inne narodowości, zwłaszcza te, które są pokrzywdzone przez wojny i kataklizmy, mam to na myśli głównie uchodźców, są traktowani gorzej, nie mają takiego samego statusu prawnego jak my. Są wykluczeni ekonomicznie, są dyskryminowani i o tym nie możemy zapominać, że tak naprawdę faszyzm i nacjonalizm nie miałby miejsca, gdyby nie było państw narodowych. Zobaczysz nas w telewizji, przeczytasz w gazetach. Kryminalizacja taktyk, usubkulturowienie działaczek i działaczy. Wycięcie kontekstu i spłycenie przekazu do zera. Oto anarchizm w mediach. Antyfaszyzm idealny dla krytyków. Łatwy do strawienia przez populistycznych demagogów, ślepych wojowników. Autonomia dla poddanych to trafiony grunt. Dla politycznych inwestycji to ruch idealny do rozbicia poprzez prowokacje państwa i policji. To my! Psujący blask politycznie poprawnych neoliberałów. To my! Na scenie w kłębach dymu przy akompaniamencie wystrzałów. To my! Nieodpowiedzialna młodzież, bezrefleksyjnie apolityczni zadymiarze. Albo wręcz przeciwnie, polityczni kamikadze. To my! Jedyni, którzy mieli odwagę. A ty? Co słyszałaś? Co myślałaś? Powiedz prawdę. Każdy antyfaszysta, każda antyfaszystka ma swoją demonstrację codziennie, przeciwiając się pewnym aktom dyskryminacji, przeciwiając się temu, że jakiś wietnamczyk jest potrącany w autobusie, przeciwiając się temu, jeśli jakiś nasz wąsaty wujo na unijnych u cioci sadzi swoje kiepskie teksty, że wszystko zostało wyprzedane przez Żydów, przeciwiając się temu, aby ukraińska kobieta zarabiała tu mniej, sprzątając w naszym domu, niż taka sama osoba po narodowości polskiej. Przeciwiając się temu, jeśli ktokolwiek powie, że ktokolwiek inny to przyjeżdża, a nie Polakiem zabiera nam pracę. Jeśli nie będziemy się temu przeciwstawiać, tak prawdę mówiąc, między nami a faszystami niewiele nas dzieli. To musimy to stopić, każdego dnia sobie powtarzać fundamentalne hasło. Wszystkie prawa należą wszystkim. Pamiętam, że czuło mnie sforny lęk, dogłuszał prędkością bicia serca, porażony entuzjazmem. Że nie jestem tu przypadkiem, że nie jestem sama, że są nas tysiące. Że nawet jeśli ktoś mi broni, to powiem co myślę, napiszę, wyśpiewam, wypisz, wymaluj toczka w toczkę. Cały antyfaszyzm od początku do końca. Razem tysiącem spojrzeń, tysiącem wyciągniętych w górę rąk. Czynny sprzeciw wobec nacjonalistów, czynny sprzeciw wobec represji, czynne działanie zagradzające drogę do zburzenia wolności każdego człowieka niezależnie od politycznej świata mapy. Razem tysiącem spojrzeń, tysiącem wyciągniętych w górę rąk. Pamiętam wyraz wielu twarzy, jak w dudniącym deszczu czekały na zatrzymanych, że nie były tam przypadkiem, że nie były same, że są nas miliony, że nawet jeśli ktoś nam broni, to będziemy stać i krzyczeć z barykad. Wypisz, wymaluj toczka w toczkę. Cały antyfaszyzm od początku do końca. Razem milionem spojrzeń, milionem wyciągniętych w górę rąk. Razem milionem spojrzeń,
milionem wyciągniętych w górę rąk. Dla każdej i każdego z nas, dla których ogniwa to życie, dla których ogniwa to przyjaźń, nie damy o sobie zapomnieć.
który wszyscy mają wyjebane. Wyjebane! Okoliczności nie wskazują, żeby to życie było specjalnie wiele warte. Wiele warte! Spyta jego żonę i dzieciaki, jak się czuły, kiedy się dowiedziały. Okoliczności, weź daj spokój, zabity przez skarbówkę podczas nalotu. Powód? Nielegalny handel! Witamy w Polsce 2010 roku. Walki o krzyż, lincze na cyganach. Czarnych martwych, chuj mu w pysk. Cieszysz się? Jednego brudasa mniej. Nara! Pamiętaj, że zostawił trójkę dzieciaków, które wychowane w miłości będą pielęgnować w sobie ogień. Wkurwienia na Polaków, a szczególnie na tych mundurach. Szafoczeka, kurwa. Ura, ura, będzie awantura. Bo inaczej się nie da, kiedy samozwańcza władza zabija niewinnych, bo nie pasują do ich wizji świata. Zabija innych, bo nie pasują do ich wizji świata. Chmury jak łyżką nakładane, rozciągnięte po niebie rozlane i czekają tak, aż ktoś spojrzy, aż zobaczy, jak krąży w kółko czas między udami. Struga potu musi rozpuścić czarny wstyd. Jeszcze zabiją ostatnie dzwony, dzwony z pistoletów. Bang, bang, bang! Jak babcia, jak matka, jak ciotka, żebyście pilnowali siebie przed nienawiścią. Okiem zaplątany świat. By, by, by. Nosić, nosić.
tracąc krew. Póki człowiek chce liczyć na drugiego, póki krzyczymy razem o równość praw. Faszyzmem.